Drodzy bracia i siostry, w ten najważniejszy dzień roku i najważniejszy dzień w naszym życiu, bo jest to Pascha Chrystusa, Bóg daje nam słowo z Ewangelii Świętego Jana, które jest słowem bardzo dynamicznym. Dużo się dzisiaj dzieje w Ewangelii, dużo ruchu, dużo jest bieganiny, można powiedzieć. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam 5 etapów przechodzenia od pustego grobu do głębokiej, żywej wiary paschalnej żywego Jezusa. Chcę dzisiaj pokazać w tej homilii 5 etapów w naszym życiu, które możemy przejść razem z Jezusem zmartwychwstałym, razem z dzisiejszymi bohaterami, z Marią, Magdaleną, z Piotrem i Janem. W tych ich dynamizmie życia, poszukiwania możemy się dzisiaj odnaleźć, każdy z nas, w tych 5 etapach. Słowem kluczowym jest słowo grób, który występuje 7 razy w dzisiejszej Ewangelii. Słowo szukać, patrzeć i wierzyć. Są to słowa kluczowe dzisiejszej Ewangelii. Popatrzmy na Ewangelię w perspektywie tych 5 etapów. Pierwszy etap. Etap pierwszy to jest bieg Marii Magdaleny z domu jej do grobu. Ta droga od domu Magdaleny do grobu, pustego już zresztą, jest drogą ciemności. Maria Magdalena biegnie w nocy. Jest to droga jej miłości i smutku zarazem. Dlatego, że ta kobieta doznała od Jezusa wielkiej łaski przebaczenia. Doświadczyła w swoim życiu nawrócenia i bardzo ukochała. Komu więcej dano, ten więcej kocha. Więc ta droga z domu Magdaleny do grobu jest drogą miłości, ale zarazem też smutku, może rozpaczy. Na pewno jest ból w sercu z powodu utraty kogoś bliskiego i te ciemności, które panują. Ten pierwszy etap to jest nasze doświadczenie, kiedy w naszym życiu też panują ciemności grzechu, słabości takich czy innych, zwątpienia, rozczarowania. Być może panują ciemności z powodu choroby, bólu naszych osobistych albo kogoś bliskiego, może utrata, śmierć kogoś bliskiego, być może w Twoim życiu niedawno wydarzyła się śmierć Twojego współmałżonka, męża czy żony, córki czy syna, czy kogoś bliskiego, może brata czy siostry. Ktoś umarł w Twojej rodzinie, bliski Tobie i przeżywasz podobnie jak Maria Magdalena smutek i ból. Być może jest to w Tobie, ta ciemność. Ciemność bólu, zwątpienia, rozczarowania, grzechu, niemocy, bezsilności. To jest ta droga, pierwszy etap naszych ciemności. Gdzie jest miłość połączona z bólem, miłość tęsknoty, oczekiwania, spotkania z osobą, którą się kocha, ale osobą, która już nie żyje, która odeszła, został po niej wspomnienie, został po niej jakiś żal, jakiś ból, rozgoryczenie. To jest ten etap. Teraz drugi etap, przejdziemy dalej. Maria Magdalena dochodzi do grobu, patrzy, jest pusty. Nie wchodzi do środka, widzi, że jest pusty, że nikogo tam nie ma. Nie ma ciała, bo szuka ciała umarłego. Szuka osoby. Nie szuka ciała, bo nie mówi o tym, że nie ma ciała, tylko nie ma Pana, a to jest różnica. Osoba, Pan. Ona przychodzi do Pana, do Boga, szuka Boga, osoby. Nie szuka cielesności, jak to my czasami szukamy, zmysłowości, cielesności, doznań, pożądliwości, namiętności.
Ona tego nie szuka, ona szuka osoby Jezusa. Co prawda umarłego, ale osoby, Pana. Drugi etap. Biegnie Magdalena od grobu do uczniów, czyli do Piotra i do Jana. Ta droga jest drogą poszukiwania, drogą nadziei. Chce się z kimś podzielić, a może ktoś wykradł ciało. Może ktoś wykradł mojego Pana, mówi dosłownie. Biegnie do uczniów, żeby się z tym bólem podzielić. I my też dzielimy się ze swoim bólem. Idziemy do współmałżonka, idziemy do rodziców, do psychologów, do lekarzy, do kapłana, do spowiednika. Szukamy pomocy u ludzi. Szukamy kogoś, kto nas wysłucha. To wysłucha nasz ból, nasze zranienie, że z kim się podzielę moją ciemnością, która jest we mnie, że z kim się podzielę moim zranieniem, które doświadczyłem w moim życiu, że chcę komuś o tym powiedzieć, aby sobie ulżyć. Człowiek szuka oparcia we wspólnocie, w innych ludziach. I to jest ten drugi etap, poszukiwania przyjaciela, może brata, siostry, który mnie wysłucha, ale ciągle w moim sercu jest ból, ciągle panuje niepewność, jest smutek, jest ciemność jakaś, z którym się chcę podzielić, z tym, co się dzieje we mnie. I ona przychodzi do uczniów i mówi, nie ma mojego Pana, ktoś go wziął, wykradli jego ciało. Ona żyje ciągle w śmierci. Zobaczcie, ona żyje ciągle w kręgu śmierci. Ona myśli o umarłym. Ona nie myśli o zmartwychwstaniu, nie myśli o życiu. Ona myśli o śmierci. Ktoś mego Pana zabrał, umarł, wyniósł z tego grobu, szuka umarłego. To jest drugi etap. Ciągle panuje śmierć. Drugi etap. Trzeci to droga Piotra i Jana od domu swojego, teraz oni biegną do grobu Jezusa. Przedtem pierwszy etap to był droga Marii Magdaleny od własnego domu do grobu. Teraz widzimy trzeci etap, droga apostołów Piotra i Jana do grobu Jezusa. Co się dzieje teraz? Zobaczmy, co... Pierwsze, wyszli, Eksodus. Trzeba wyjść, żeby spotkać Jezusa zmartwychwstałego, doświadczyć żywej wiary, muszę wyjść. Z czego? Wyjść z sytuacji mojego grzechu. Muszę zostawić to, co mnie zniewala, mój grzech. Muszę wyjść z tej sytuacji, opuścić ją, bo nie daje mi ona spokoju, bo to jest sytuacja mojego grzechu. Przychodzę do spowiedzi. Właśnie sakrament spowiedzi, komunii świętej jest to sakrament porzucenia swego starego życia. Wychodzę ze swojego domu, aby iść w kierunku Boga. Boga. Na początku oni wychodzą, potem patrzymy czasownik. Idą, szli razem. Idą razem. Piotr, Jan. I potem biegną. Trzeci. Wyszli, idą, biegną. Czyli dynamizm. Poszukiwanie Boga musi być dynamiczne, nie może być ta stagnacja, nie może być bierność. Musi być rozwój modlitwy, szukania Boga. Musi być ciągle w dynamizmie człowiek, który szuka Boga. Wyszedł, idzie, biegnie. Wyprzedza, czwarte, wyprzedził. Dlaczego Jan wyprzedza Piotra? Jan wyprzedza Piotra z trzech powodów. Po pierwsze, znał miejsce, gdzie jest położony Jezus. Znał ten grób, dlatego że Jan biegnie szybciej, bo wie dokąd biegnie. Bo zna cel, bo był przy krzyżu. Jedyny z 12 był przy krzyżu i uczestniczył w pogrzebie. Potem szedł z Golgoty i poszli do grobu, więc wie, gdzie ten grób jest. Biegnie, bo wie, gdzie jest to miejsce. Po drugie, jest młodszy. Dużo młodszy od Piotra. Piotr jest starszy, wiele lat. Jan jest młodszy, jest bardziej
sprytny i wysportowany, wyprzedza Piotra. Trzecie, wyprzedza Jan, bo ma czyste serce, bo jest umiłowanym uczniem, bo spoczywał na piersi Jezusa, a Piotr ma serce nieczyste i to go obciąża, hamuje jego bieg, wyhamował jego zdradę, to, że zaparł się mistrza. Piotra wyhamował jego grzech. Nie może biec tak szybko, bo grzech hamuje. Zdradził swego mistrza, a Jan był pod krzyżem. Magdalena była pod krzyżem. Jan i Magdalena byli świadkami jego śmierci. Uczestniczyli w jego pogrzebie Jezusa Chrystusa. A Piotr się go wyparł. Zdradził i ta zdrada go obciąża. Opóźnia jego bieg. To jest bardzo ważne. Dlatego Jan go wyprzedza w rozwoju swojej wiary. To jest trzecie. Czwarte. Przybiegają do grobu. Czwarty etap. To etap nie wejścia jeszcze do grobu Jana. Jan przybiegł pierwszy, popatrzył, tylko nachylił się, tak jak stał kiedyś nachylony przy krzyżu Jezusa. Był nachylony, to teraz nachylony nad grobem. Pustym widzi płótna leżące, tylko płótna widzi. I stoi, patrzy, zużyte słowo blepo, greckie blepo, patrzeć, z ciekawości. Patrzenie takie fizyczne, materialne, z ciekawości, zainteresowania, ze zdumienia można patrzeć. Jan stoi, patrzy, nic się nie dzieje. I Piotr, zobaczmy, podbiega i Piotr wchodzi jako pierwszy. Jan mu ustąpił miejsca. Jan w tej Ewangelii jest charyzmatykiem, a Piotr jest symbolem władzy. Piotr symbolizuje władzę, a Jan charyzmat miłości. Charyzmat ustępuje miejsca władzy. Władza przychodzi pierwsza, Piotr wchodzi pierwszy. Co widzi więcej? Kiedy wszedł do grobu, widzi Piotr chustę. Co to znaczy? Chusta leżała na głowie. Głowa jest symbolem głowy Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus. Ale w miejsce Chrystusa, w imieniu Chrystusa, ubecniając tą władzę, sprawuje papież. Pierwszym papieżem jest święty Piotr. Piotr jest głową apostołów, głową Kościoła, pierwszą głową Kościoła po Chrystusie. Piotr widzi chustę, która spoczywała na głowie. Widzi głowę, widzi siebie. Jan widział tylko ciało, charyzmat miłości. Kościół jest charyzmatyczny, jest pełnym charyzmatem miłości. To czwarty etap odkryć. I wejście Piotra powoduje, że on patrzy, jest słowo greckie teoreo, znaczy kontempluje, teoreo kontempluje, rozmyśla, rozważa. Coś się w nim budzi. Już to nie jest tylko takie patrzenie blepo, z ciekawości, ale patrzenie z kontemplacją, z medytacją. Właśnie Piotra po wejściu zobaczył chustę, symbol głowy i płótna, symbol Kościoła, ciała. To jest czwarty etap i piąty, ostatni etap tego dochodzenia do wiary. Piąty, ostatni etap, bardzo ważny. Wchodzi Jan. Wejście Jana. Jan wchodzi, popatrzył i uwierzył. Jest słowo greckie chorao. Chorao, czyli patrzeć z wiarą. Patrzenie, które wzbudza wiarę, pragnienie Boga. I właśnie dochodzimy tutaj do istoty tej Ewangelii. Do przyjęcia Jezusa Chrystusa, jego mego Pana i Zbawiciela w moim życiu. Do wiary paschalnej. Jest to wiara paschalna w osobę Jezusa żyjącego tu i teraz, który mnie wybawił od grzechu i dał mi życie wieczne. Amen.